Siemanko! Chciałbym dzisiaj poruszyć temat tak zwanych płonących dyni. Temat poruszyć. Nie będę na nikogo narzekał, ale o co mi chodzi? To jest czas, kiedy rozdawane są cukierki dzieciom. Dzieci chętnie idą do tych domów, bo mogą załapać masę tych cukierków. Oczywiście jest też mafia, bo niektórzy dają też pieniążki. Zależy od osiedla. Wchodzi się do takich, którzy uważają Halloween za takie święto dla dzieci i wtedy albo dają im dużo słodyczy, a zależy jak są przebrani, albo dają im rzeczywiście kaskę. Tak, są mafie, wiem po swoich dzieciach, że chodziły na przykład, jak były młodsze, tam gdzie jest więcej cukierków, gdzie dają, bo lepiej się przejść, zapukać, poczekać chwileczkę, ktoś otworzy, sypnie garść, jakiś obojętnie jakich słodyczy, czy tam garść pieniążków jakichś drobnych, albo funciaku da, no coś w tym stylu. Dzieci uwielbiają to. Uwielbiają to święto. Tak, ono się zaczyna przed 1 listopada. No i ja nie widzę w tym nic złego. To naprawdę jest fantastyczna zabawa. Dzieciaki się malują, dzieciaki się przebierają. No, taki karnawał. Tyle, że te 3-4 miesiące wcześniej. I naprawdę, naprawdę to jest fantastyczny czas, gdzie naprawdę mogą te dzieciaki się tak wyluzować. Fajnie, bo jak przyjechałem tutaj, to dzieciaki nie znały tego święta. No, Halloween, no, to ja znałem, nie? Z muzyki, ale to nie o ten Halloween chodzi. Chodzi o ten taki właśnie zaprawiony tym całą otoczką. A, jeszcze lepszy numer wam powiem, że tutaj w Halloween, tu gdzie jestem teraz, w tej mojej Ballymanie, to jest lepiej w Halloween impreza, lepsza w Halloween impreza jest, jak na Nowy Rok. Strzelają sztuczne ognie, normalnie. Szał. A w Nowy Rok coś tam puści, ktoś jakiś hotel może tam gdzieś wyskoczy, bo ma imprezę tam z trzema, puch, puch i koniec, nie? A tutaj normalnie walą spod tego jeziora aż tylko. Dym idzie. I tak, fajne to jest to święto. Dzieciaki, tak jak mówię, uwielbiają. Moje dzieciaki są, no teraz są dorosłe, ale jak były małe, jeju! No właśnie, stąd wiem o tych mafiach, gdzie chodzą, się umawiały i oni już w szkole wiedzą, w szkole na przerwach, już podsłuchują od innych, nie? Gdzie która ulica, jaka fajna, kto jest jak, kto jest nastawiony, gdzie starsi, gdzie młodsi, gdzie bogaci, gdzie... Nie, ja naprawdę mam cukierki, no zobaczcie, specjalnie naszykowałem. I to nie są cukierki takie na przykład tutejsze, nie są jakieś takie zielki ze funcianka, czy lizaczki jakieś, nie, to są nasze polskie krówki, Waweli, to wszystko, kurczę. No, wszystkie możliwe polskie cukierki, jakie były możliwe w sklepie, w papierkach, zawijane, to kupiłem i nastawiłem i czekam, bo są tacy, co przychodzą specjalnie po mnie, do mnie. Ty tam słyszałem, ty kucio ma te dobre, to dawaj, idziemy, nie? A byłem na ogrodzie, nie? I tak słyszę, nie? walą. Dobra, to wyszłem. No krówki uwielbiają jakieś te nasze tofi, znaczy nie tofi, te takie krówkopodobne. Ach! Dzieciaki wiedzą lepiej, ja to sam nie wiem, wszystko jest wybierane. Ale co, mam rezerwowy spichlerz, także mi nie zabraknie w tym roku. Jak coś, to jeszcze mam parę drobnych, to im rzucę. Mam nadzieję, że przyjdą.
Jak zwykle przechodzą, chociaż jak widzę, tutaj było mnóstwo dzieciaków, część dorosła, część nowych się urodziła, ale no biednieje ta moja uliczka taka, starzeje się, no widzę po sobie. No co, no będę kroił te dynki, zapalę w nich świeczki, to nie jest nic pogańskiego, to jest zabawa, zabawa dla dzieci. No chcę, żeby przyszły do mnie też, no i też dla mnie zabawa niezła, bo fajnie tak wykroić sobie taki lampionik, jakąś wzorek, jakiś napis, jakiś coś tam, no każdy może robić jak chce, nie? No ale to nie jest nic upokarzającego dla nikogo, dla żadnej religii, po prostu wycinamy dynkę, robimy z niej lampionik. No i stawiamy tam gdzieś koło okna, zapalamy te małe świeczuszki, żeby to się świeciło przez chociaż godzinę. No i to fajne jest takie, co ja mogę powiedzieć? Są tacy, co tego nienawidzą, ja nie wiem dlaczego. No. Przecież ja z tych dyniek wezmę pestki, część zjem jak będę oglądał żużel, a część może zasieję i wyjdzie taka jak to jest moja. Moja prywatna zwiaderka tam z ogrodu. Mhm. Te są kupione, nie, w Tesco chyba za grosze, ale te widziałem nawet po 3 funty. Takie same. Tylko, że moja jest ładniejsza. No, jedną skazę ma tutaj, ale to chyba się o wiatr oparła jak zwisała. Ale no to sobie wyobraźcie, nie? To jest taki fajny dzień. W tym dniu, dzień wcześniej. No dobra, no rolnik może sprzedać te swoje dynki, niech się te dzieci bawią. Przecież rodzice mogą albo nie kupić, albo kupić. No co my z tymi dyniami zrobimy? Na przykład w Polsce, co z taką dynią zrobić? Co, gotujesz zupę? Przecież 5% wie jak zrobić zupę? 1%? Ludzi, no co wy? Się wycina, fajnie, pesteczki się wyciąga, tata ogląda żużel, mecz. Obojętnie co jakiś horror i sobie będzie dłubał jak wysuszy. A dzieciaki mają kupę zabawy, no naprawdę. Wystarczy im powiedzieć i wytłumaczyć, co to oznacza, w jaki sposób i ten. I no, da się to zrobić. Da się dzieciom zrobić, że smutne święto 1 listopada może być poprzedzony wesołym świętem, takim słodyczowym, no przecież tak rodzina przyje... Tak, smutne święto, tak, zjeżdża się rodzina, flaszka na stół, no co wy, to jest tylko święto dla dorosłych, no co, przywieje się dzieci ze sobą, zimno plucha czasem, nie, czasem jest fajnie, ale no różnie u nas jest, wieje, pada, no i co, trzymać dzieciaki na cmentarzu, nie wiadomo o co chodzi, a wystarczy powiedzieć, kim był dziadek, kim była babcia, gdzie walczyli, o co im chodziło. No przecież każdy ma jakąś fantastyczną historię o dziadkach, o babciach, z rodziców, co może powiedzieć swoim dzieciom, czyli o ich pradziadkach albo prapradziadkach. Dlaczego się znaleźli na cmentarzu, nieraz są dziwne wypadki. No ale też przecież są koledzy, leżą, nie? Znajomi, sąsiedzi. Czas zabiera wszystkich. Dlaczego niszczyć dzieciom jakąś zabawę? Przez to, że na pierwszego trzeba iść na cmentarz, zapalić świeczki. Przecież można to wszystko dobrze wytłumaczyć. Dobrze powiedzieć i wszystko będzie absolutnie w każdym porządku. Ja nie wiem, czemu się czepiamy, że to jest w Polsce nagle pogańskie święto. No bo chyba jest. Na to pieniemarzany nie jest. Jest dużo zwyczajów w katolickim kościele polskim, takich, co pobrane zostały na przykład z pogańskich zachowań, z pogańskiej tradycji. No, tak już u nas jest. No nie tylko marzanna chyba nie ma w kościele nawet, ale topienie to jest bardzo ten, ale święcenie jajek, niby symboliczne.
ktoś powie, że coś tam było za komuny. Za komuny jedliśmy na przykład karpia. To ktoś powie teraz, zakaz jedzenia karpia w Wigilię, bo to jest komunistyczny wymysł. Tak, ale co mi tam, nie o to mi chodzi. Rób ta co chce tam. Kto nie uważa tego święta? Nie, ale niech nie przeszkadza innym. To jest moja dynia z tych nasion, co wycinałem na Halloween. I tym razem tak samo wytnę te nasionka i wszystkie je, kurczę, zachowam. Jak nie zjem, to zasadzę, zasieję. Wyjdą nowe dynki. Może i takie. Super. Cieszę się. A dzieciom życzę miłej zabawy. Przebierajcie się, malujcie. Kurczę, róbcie co chcecie. No przecież to jest takie, taka choinka przed choinką, no nie? No. A, i do dorosłych. Przestańcie narzekać na to święto. To jest fantastyczna nie tylko zabawa, ale niedługo przyjdzie taka deprecha, że w głowie się nie mieści niejednemu, to niech chociaż to rozweseli tą duszę na jakieś miesiąc, aby do świąt, do nowego roku, a potem wiadomo, króliczek ulepiony ze śniegu, jak to już bywa, no i do wakacji. Słuchajcie, trzymajcie się zdrowo, nie narzekajcie, róbcie dynki, wycinajcie, kupujcie. Rolnik się ucieszy i będzie zadowolony. Na razie. Okej, okej. A jak wyskrobać taką dynkę, żeby ona była normalna? Bierzemy taki albo nożyk z piłką, co też może być dobre. I tniemy. Albo takie specjalne są niektóre piłki do dyniek. I jedziemy. No akurat ja umiem tak, że wycinam tutaj górę, bo później tą górą będę wyciągał. Ha, dekielek. O, widzicie? Tak mi się udało. Dekielek. To na odstrzał, a to może przykryję. Tak wygląda w ten sposób. Na razie troszkę za delikatnie obciąłem, ale co tam? Tak ją kroję. Tnę dalej. I wybieramy. Co tu mamy? Pestki. No pestki elegancko odchodzą. Wystarczy tylko poprzeduszać, a to do wyrzucenia. O, pestek. Co dalej? Tata wyciąga pestki i do miski. Tyle już tego jest. Masę pestek jest, masę. Trzeba delikatnie to powyciągać i będzie dobrze. Bierzemy łyżkę i drapiemy to wszystko. Tyle tego. I zrobione! Teraz wystarczy przyłożyć tak jak był i wyciąć oczka, buźkę, czy tam jakąś czarownicę, jakiś wzorek, reklamę firmy, co tylko chcecie. A jak wyciąć takie szybkie oczko? No na przykład to jest z tej mojej dynki. Mamy oczka, może buźkę? Uśmiech ma być.
Nosek? Dobra. Może być. No to czekamy na dzieci.